Rafał, jakimi kryteriami kierowałeś się, wybierając tę najpiękniejszą według ciebie kobietę? Kierowałem się przede wszystkim uśmiechem i tym, jak one się czują na scenie. I to idzie wyczuć, która dziewczyna chce być na scenie, a która chce jak najszybciej uciec. No i oczywiście odpowiedzi. W tych odpowiedziach idzie wyczuć intelekt dziewczyny i to, jak ona się czuje, będąc na scenie i odpowiadając przed gronem osób, które tutaj przyszły je wszystkie podziwiać. A czy wśród kandydatek była dziewczyna, z którą byś chciał się na przykład umówić na kawę? No, ja już nie mogę, nawet gdybym chciał, ale są tu naprawdę fajne dziewczyny, z którymi chętnie bym porozmawiał, bo udzielały naprawdę ciekawych odpowiedzi i myślę, że to są fajne dziewczyny, z którymi na pewno bym się nie nudził. A jak reagujesz, kiedy czytasz lub słyszysz plotki na swój temat? Bo ciągle się pojawia, a to Rafał Maślak rozstał się z dziewczyną, odwołał ślub, ślub za 2 lata, ślub za 3 lata. No właśnie, na ostatnim portalu wyczytałem, że się zaręczyłem już, więc teraz czekam tylko na ślub i ciążę. A tak naprawdę to wszystko po kolei, mam pewne plany, nie będę jeszcze zdradzał, natomiast wiem, że ta kobieta, z którą jestem, spełnia wszystkie moje oczekiwania i jakby jesteśmy szczęśliwi i owszem, mieliśmy kryzysy, ale już dawno je zażegnaliśmy. I teraz jest tylko pięknie i różowo, oby jak najdłużej, bo wiadomo, kryzysy w związku to jest nieodłączny element życia. Bez tego by było nudno, prawda? Bo moment, kiedy ludzie się godzą, jest najlepszy. Ale mam nadzieję, że póki co będzie jak najdłużej tak, jak jest. A jak pokonać kryzys w związku? No, trzeba się postarać i nie czekać na pewno na drugą osobę. Trzeba zawsze wychodzić pierwszy, nie doszukiwać się winy, no chyba, że jest ewidentna. Natomiast to trzeba walczyć o tą drugą osobę, z którą się chce być, bo można przez małą kłótnię w zasadzie stracić wiele. Dziękuję bardzo.